Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No co zrobić z takim naukowcem, który wychodzi i twierdzi, że nauka to on? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest strzałeczka do subskrypcji. Dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach, także naciskaj obydwa. Polecaj, gdzie możesz. No w Ameryce teraz nauka jest partyzancka. Nauka partyzancka, tak jak była ekonomia partyzancka w bloku wschodnim, w Polsce, w Związku Sowieckim. Było coś takiego jak ekonomia socjalistyczna, no i również była ekonomia, nauka socjalistyczna. No i teraz jest, teraz też jest ta nauka ścisła, ale bazowana, czy kierunkowywana, czy pchana w kierunku wymagań politycznych, no szczególnie tych lewicowych, komunistycznych, mrzonek teorii i tego rodzaju podejścia do świata. No oni niestety, ten komunizm ma to do siebie, że ma teorię, którą nigdzie się nie sprawdziła, ani w Wenezueli, przepraszam, ani w Wenezueli, ani na Kubie, ani w Związku Radzieckim. No a w Ameryce teraz wychodzą i mówią, że można zbudować raj na ziemi, tak? No bo to zawsze jest ta grupa przy władzy. No Aleksandra Ocasio-Cortez, ona ma $170,000 w Senacie, pracowała jako kelnerka, no nie wiadomo, czy ją tam wybiorą, możliwe, że ją wybiorą, no ale doktor Anthony Fauci, on ma $600,000 rocznie, czyli praktycznie 2000 dzień w dzień, poniedziałek czy niedziela. Jeden z najdłużej pracujących ludzi w rządzie w Ameryce. No i wychodzi i opowiada bajki. No, pierwsza bajka to była taka, że na początku no to naśmiewał się, no nie tyle naśmiewał, no ale w zasadzie to mówił, że maseczek nie trzeba nosić i że to nauka o tym mówi, że te przeskakiwanie tego koronawirusa to nie jest tak poważne. Później doszedł do wniosku, że trzeba nosić maseczki, potem doszedł do wniosku, że trzeba nosić dwie maseczki, później doszedł do wniosku, że szczepionki to zajmie 5 lat i trzeba będzie nosić trzy maseczki przez 5 lat. No Trump zrobił swoją robotę, zapłacił miliardy dolarów firmom farmaceutycznym, które teraz mają niezłe żniwa, no ale Fauci ciągle oszukiwał. No na początku bez tej maseczki, dlaczego było jego wielkie oszukaństwo? No jego wielkie oszukaństwo to było dlatego, że on to mówił tylko dlatego, że z politycznego punktu widzenia nie było wystarczająco dużo chińskich maseczek dla ludzi w szpitalu, no to on politycznie w zasadzie oszukiwał cały naród, że maseczki są niepotrzebne. No tak tłumaczył, do tego się przyznał, że nie było maseczek, że on chciał, żeby maseczki były dla pewnych ludzi, dlatego tłumaczył, że są niepotrzebne. No i taki gamoń wychodzi w czerwcu, no i powiedział, że wszystkie te ataki na niego, no to w zasadzie są atakami na naukę. No i 330 milionów Amerykanów, no i cały świat słucha jego. No ale tak jak się tak normalny człowiek przyjrzy czy przysłucha, no to znaczy, że ten człowiek w ogóle nie ma kompletnie pojęcia o nauce. No, a nauka to jest niestety ścisła. Nauka to są konkrety, to jest wiedza, to są badania. Nauka operuje czy działa na zasadzie krytycyzmu. Naukowcy nie mają jakichś takich boskich objawień. Naukowcy po prostu mają jakieś hipotezy, no i później starają się to przetestować, spróbować udowodnić oni, później inni. No inni też, jeżeli im się nie udaje, no to starają się dowiedzieć, dlaczego im się nie udaje, a komuś się udało. No a później jak im się nie udaje, no to się przekonują,
że ci, którzy powiedzieli, że im może się udać, no to po prostu oszukują. No i to w dziennikarstwie czegoś takiego nie ma. W dziennikarstwie to po prostu jest tylko rewelacja jednodniowa, wiadomości jednodniowe. Wszystko to jest wiadomości z ostatniej chwili, dlatego w dziennikarstwie jest tyle oszukaństwa. Coraz więcej. Kiedyś, no to jednak jeszcze pilnowali, żeby nie podawać oszukaństwa. Teraz jest to nagminne. No i naukowcy też zdziadzieli, po prostu skapczaniali. Dużo tych naukowców to kiedy były te rozmowy, czy te plotki, czy możliwości takie, że ten wirus uciekł z chińskiego laboratorium, no to naukowcy w tej dziedzinie w sumie, oni się solidaryzowali z naukowcami chińskimi i mówili, że to jest niemożliwe. No ale solidaryzowanie to jest w zasadzie działanie nienaukowe, to jest jakieś takie reakcja społeczna. Także wszyscy ci, którzy tam wyrośli, czy studiowali marksizm, leninizm, no to rozumie to, że ta solidarność, no to nie jest z tymi naukowcami chińskimi, tylko że ta solidarność, no to w sumie jest z tymi pierwszymi sekretarzami partii, którzy tam ścigali tych lekarzy. Także no amerykańska grupa naukowców w tej dziedzinie i nie tylko w tej dziedzinie, no dała ciała, po prostu to jest nierozumienie rozdzielenia pomiędzy nauką a naukowcą. To jest Fauci twierdził, że on jest nauką, no to jeżeli on twierdzi takie bzdury, no to można bezwzględnie zakładać, że on jeszcze inne jakieś sprawy oszukuje. To jest jak się popatrzy na jego wcześniejsze oświadczenia naukowców, no to dzisiaj, tak jak i lekarze, 75% amerykańskich lekarzy pracuje dla wielkich, nie jest niezależna. Tak samo 70-80% amerykańskich naukowców, no to już w zasadzie przestaje być niezależna. No i problem z tym jest to, że oni wychodzą i oni mówią, że nauka teraz, no to stawia jedne partie przeciwko drugim partiom, że jedne grupy są przeciwko centralnemu rządowi, że lokalne rządy walczą przeciwko federalnym, że biedni walczą przeciwko biednym, biali przeciwko czarnym. No i to jest naukowcy nie powinni w ten sposób podchodzić, a w każdym bądź razie oceniać swojej nauki pod względem społecznym. No bo nauka, no to nie jest jeden jakiś taki blok betonu. To się wszystko na naukę to się składa bardzo wiele rzeczy. Kiedy Biden i wszyscy jego współpracownicy, doradcy zaczęli tłumaczyć, że to trzeba nadążać za nauką, no to każdy normalny się zastanowił, jaką nauką, tak? No bo tak totalne zamknięcie w Ameryce doprowadziło do tego, że 20 milionów ludzi straciło pracę. Na dzień dzisiejszy 500 tysięcy restauracji, barów, najróżniejszych miejsc, gdzie ludzie kupowali jedzenie, chodzili w zasadzie, no bo teraz jedzenie kupują, no tyle tylko, że jedzenie jest robione w jakichś magazynach na obrzeżach miasta, no i jedna kuchnia obsługuje 15 różnych apetytów, no bo ludzie ogłaszają się, że jest kuchnia wietnamska, chińska, polska, czy amerykańska, czy jakakolwiek, no a tam ci ludzie używają tych samych patelni, tych samych garnków, mają 10 czy 15 kuchni, mają dwóch czy trzech kucharzy, no i to wszystko wygląda ładnie na internecie, a to wszystko wychodzi z tego samego worka ziemniaków, czy z tego samego worka
worka ryżu. No ale ludzie jedzą, tak? No ale to jest co innego zjeść obiad zrobiony przez kogoś przy swoim własnym stole, niż iść do restauracji. W szkołach, no to jest makabra. Dzieciaki przestają rozumieć, co to znaczy uśmiech, przestają rozumieć ten wyraz twarzy nauczyciela, zaczynają się problemy z mową. Podstawową rzeczą nauki, dobrej nauki języka, no to jest obserwacja ust, tak? No ci ludzie, którzy tam są, potrafią czytać z mowy ust, czy z ruchu ust, to wszystko jest zniszczone. Ludzie, nauka medyczna. Ludzie przestali chodzić do szpitali. Ludzie umierają dlatego, że nie chodzą na dializy. Ludzie umierają, bo nie robią jakichś badań. Także jeżeli taki gamoń, który zarabia 600 tysięcy dolarów i wychodzi i on mówi, że trzeba nadążać za nauką, no to znaczy, że jest nienormalny. No, epidemiolodzy, no oni mają tą swoją ważną, coś ważnego do powiedzenia, no ale niestety nawet statystyka, jak się popatrzy na te badania Pfizera czy Moderny, no to jak oni doszli do wniosku, że 65% jest wydajna szczepionka Pfizera. Jak oni do tego doszli? Oni wzięli 20 tysięcy ludzi, wszczepili im szczepionkę, wzięli następne 20 tysięcy ludzi, dali im solankę, no i z tych 20 tysięcy ludzi, ci, co dostali solankę, łaziło po mieście i 100 zachorowało. Z tych 20 tysięcy, którzy dostali szczepionkę, 5 zachorowało. No tak się 100 podzieli przez 5, no to jest 20, no to 1/20 to jest 5%, no to 5%, to znaczy, że 5%, że 95% jest wydajność i w ten sposób doszli. No tyle tylko, że jeżeli z 20 tysięcy zachorowało 1/200, no bo 20 tysięcy na 100 to jest 1/200, no to w zasadzie jest mniejsze ryzyko niż wygranie trójki w totolotka. Oczywiście, że ci zaszczepieni, no to są mniejsze szanse, no ale to też, czy zachorowali, czy nie zachorowali, mogli chorować, ale nie było objawów. Także ta nauka w ustach nieodpowiedzialnych ludzi, tak jak Foci, który kłamał, dlatego że potrzebował maseczek dla szpitali, to jest problem. Kiedy normalni ludzie, kiedy uczciwi obywatele, podatnicy przestaną wierzyć w naukę, no to jak później będzie można przekonać, żeby zaczęli wierzyć? To pod koniec Związku Radzieckiego, pod koniec PRL-u, no to już nikt nikomu nie wierzył, tak? Jak był ten Czernobyl, no to wszyscy ci komuniści kłamali tam. Nikt nie Ludzie chodzili z dziećmi na spacery na otwartym powietrzu, dlatego że tam politycznie zdecydowano, że to wszystko trzeba ukrywać. No i teraz jak przyjdzie jakiś następny kryzys, czy w Ameryce, no to mówią szczególnie o Ameryce, jak można wierzyć, ktokolwiek będzie wierzył naukowcom. Najgorsze niebezpieczeństwo dla publiczności, dla obywateli, dla podatników, to nie jest to, że jest brak wiary z tej strony niedoinformowanych, niedouczonych, niedoczytanych i tak dalej. Najgorsze to jest zagrożenie, to jest ze strony polityków, no i ze strony dziennikarzy, no bo oni jednak ciągle wychodzą i mówią, że oni mówią w imieniu nauki, no ale najgorsze niebezpieczeństwo to jest ze strony naukowców, dlatego, że oni mówią publicznie w imieniu nauki, którą nie pozwalają zweryfikować, no i w zasadzie jest misreprezentacja. W normalnym procesie takim naukowym, no to trzeba jednak sprawdzić to wszystko.
No teraz przez ostatnie półtora roku, no to dużo naukowców, no to w zasadzie chciało spalać na stosie tych ludzi, którzy mieli inne zdanie na ten temat i chcieli, no praktycznie rzecz biorąc, fizycznego prawie, że eliminacji z tych kręgów naukowych, także to nie jest to prawidłowe. Jeżeli naukowcy boją się stracić pracę tylko dlatego, że mają jakieś inne zdanie, albo boją się, że będą osobiście zaatakowani, no to wtedy to już nic nie bazuje na nauce. To jest po prostu terror pewnej grupy, no i wtedy ta nauka przestaje być nauką, to już zaczyna być jakimiś przesądami. To już zaczyna być przesądami i to jest po prostu tylko linia partyjna. No, to do niczego dobrego nie prowadzi. Jeżeli to się nie zmieni, no to będzie dosyć poważna sprawa. Także Fauci, no jeden z najbardziej zarabiających ludzi i nauka, nie za bardzo można już im wierzyć. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, co to się wszystko dzieje. Wszystko się degeneruje, dlatego że wszystko idzie po linii politycznej, nawet nauka. Nawet nauka została zdegenerowana i wykolejona. Przekaz dla socjalistów głosujących na Bidena i jego grupę. Widzicie, co się dzieje. Na pewno płacicie więcej za benzynę, płacicie więcej za jedzenie w sklepach, za domy, za wszystko. No, wybierajcie normalnych. Nie, przestańcie głosować na demokratów. Nie idźcie na wybory, no, albo zmieńcie swoją przynależność polityczną. Zacznijcie głosować na konserwatystów. Zdrowie dla normalnych.